Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowi. A dzisiaj jest kolejny odcinek symulatora Train Sim World. Tym razem jest to część czwarta, to będzie symulatora. I wykonujemy dzisiaj scenariusz o nazwie Agencja Pracy. Trochę coś innego. Mamy do dyspozycji Tomata lokomotywą, a na razie mamy porozmawiać z panią Emily. Witaj, maszynisto, w ramach szkolenia z połączeń towarowej zajmie się dzisiaj pracami rozrządowymi. Na początek poprawię czekającą na ciebie lokomotywą na platformę w stacji rozrządowej. Aha, teraz sobie idzie. No ładnie, ładnie. Na lokomotywę. Otwórzmy drzwi, wejdziemy. Dobre wygłuszenie. W środku prawie nie słychać, że pracuje. No tak, bo to jest brytyjskie. Się siedzi po drugiej stronie. Dźwignia dostawnika kierunkowego. Generatory. Dziwne w nocy, jak dziwne w dzień. Nie wiem, czemu oni się różnią. Oni, one. Odemplacz. To sobie... A, on jest wyłączony. Onem, że luzujemy sobie hamulec. Hamulec wyluzowany. No. Zmniejszamy moc. Kiloampery rosną. I mamy się zaraz zatrzymać. Włączymy sobie świeże powietrze, nie? Aha, i tu jest wszystko. Tor E, ale zaraz mamy sygnał stój. To jakiś TPWS, czy coś powinno być, nie? Czy tego nie ma? Wyjść z systemu bezpieczeństwa. O. Też nie ma. Dobra, będziemy szukać. O matko, bo to ja mamy dojechać? No właśnie, AWS jest zaizolowany. To mi nie gra. Musimy czekać na zmianę sygnału, tak? Ale fajna lokomotywa. Podoba mi się. I tu będziemy zjeżdżać. I powiedz, gdzie jest ten TPWS?
I to co powinno być? A. O to mi chodziło. Od razu lepiej. Teraz możemy się rozpędzić do odpowiedniej prędkości. Na 25 mil. Okej. Przekroczyliśmy je. To niedobrze. Wolniej. Trzeba jazdę do powyżej ograniczenia. Przejadę 25 mil na godzinę, nie? Teraz jadę nawet 24 mile na godzinę. No, szukujcie mnie. Fajne, słoneczko świeci, ładnie to wygląda, ładnie. Troszkę podnieśmy. Co by ociupinkę przyspieszyć? Bardzo cicha jest ta lokomotywa, prawie w ogóle jej nie słyszę. Trochę mocy. Dobra, starczy. I na ampery ładnie spadają. Jakim opóźnieniem, ale no. To jest diesel z przekładnią elektryczną, więc... Jak ładnie dymek będzie leciał? Leci gęstszy dymek, jak wchodzi na obroty. A przehamujmy troszkę. Ciśnienie w cylindrach wchodzi. I luzujmy. Airflow i zero. Zero, ładnie. I tu będziemy się zatrzymywać. Pięknie. Co teraz? A, mam się cofnąć. I to musimy wyjąć. I to są te pole generatora. A, zer. A, to tu było. Dobra.
A nie ta, a to dobre. Dobra. Idziemy. Tam? Dobrze, to luzujemy. Płaczące są wyłączone, ciśnienie jest. To jest. Dobrze. A my teraz musimy jechać tu, musimy wjechać tam, tu w lewo. Czyli wszystko jest w porządku, dobra, ustawiamy. Ciśnij malina. No dobrze, i niby zrobiłem to zachowanie niskiej prędkości, tak? Trzeba się zatrzymać, spróbujmy. Dobrze, włączmy. Odwołujmy. Sprawdźmy. Nie działa. Dobra, no i nie będziemy tu 5 mil na godzinę jeździć, no już bez przesady. Jest niecałe 10 km na godzinę. Bo w takim tempie to ja nigdy tu nic nie wykonam. Teraz już nie dym. Już się dym skończył. Już teraz silnik nie pracuje. Wtedy działał. I do początkowych punktów.
Okej, wyłącz. Nie wyłącz. Okej. Daj na te prace rozrządowe, nie? No jestem. Który pociąg do której stacji? A żeby ten pociąg... No dobra. No i super. Co teraz? Będę przejść na to ubiegu. O matko. Serio? No to teraz chwilę sobie poczekamy niestety. Że coś ciekawszego trochę to będzie. To jest takie... specjalnego. Ale długi ten pociąg. No chyba sama lokomotywa jedzie. No fajnie, fajnie. A jeszcze jakiś inny pociąg nadjeżdża. No i to jest trasa, w jaki sposób ma jechać pociąg. Dobrze, to dobrze. No to jest w porządku. A, niby samodzielnie, ale wszystkie punkty są zaznaczone. Fajnie. Nieźle. To jest ekspres. To teraz? Przejedzie mnie, czy nie? Ja tam nawet nie myślę, żeby się zatrzymać. A nie, lew paliwa pan masz odkręcony, wiesz pan? Nie miałem mu coś ustawić, a ja się sam ustawił. Fajnie. Można im psikusa zrobić.
pasażerski albo towarowy. Tam wolny, szybki, jakoś tak to było. A, przestaw kilka wagonów rozmowy. Aha, rozumiem. To wchodzimy. Ale myślę, drodzy Państwo, że w tym odcinku to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć.